zobaczymy, na ile paliwa wystarczy. Ale on bardzo lubi paliwo. Oskar kręci bąkolę, tu dobrze ma, jest trochę piachu. I pokręcił. Nie da się tu jeść. Ciężarówkę bez problemów dogoniłem. Ciężarówkę? Tu jechał ten Woźniecki, nie? Tak. Ja na Wrotka i bez problemów go dogoniłem. No jest niby na kilometry, nie? A ile ci pokazywało? 70. No jest! No. No mówię, bo ja wiesz, na Wrotkę zrobiłem, on mnie wyprzedził. To go bez problemu dogoniłem, nie? No jest? Nie, wszystko dobrze, Kuba. A ty trzymaj, bo nie wyjeżdżą. No jest. O, teraz pan. Teraz mile są, nie? To Jarek na milach chyba jeździ. Ty, no niby 7 tych pokazywało, a go bez problemów dogoniłem, nie? To niemożliwe.
Też mi się wydaje. Potem w ustawieniach na pewno można średnicę koła czy coś no. Tak, też mi się, no być może, nie? No mówię, jak go bez... sprawdzić tak, telefon 70 na liczniku 50. No. Wiesz, ile i on dwa oczka chce łączyć i sprawdza. A, bo on ma w ogóle, on ma tu licznik. Na tym kole. Dlatego tutaj będziesz łączyć i pewnie kręcił, to pokazuje wysoką tak, temperaturę. Tak, no. Prędkość. No, a mówię, bez problemów go dogoniłem, nie? Może wiesz, podłączyli wyjebane i ustawiali. Też mi się tak wydaje. To było pod sprzedaż, chuj coś tam pokazuje. Choinkę skubany przyjechał wyrzucić. Ocie panie, niegrzeczny pan. Ten pan był niegrzeczny, wyrzucił mocno choinkę. Zamiast jechać do lasu ją zasadzić, jechał ją wyrzucić. Ale licznik mi się wydaje naprawdę coś oszukuje tutaj. Jeszcze jest bateria. Zamawiałem. Zamiast unboxing to jest taki kurde moment dla dziecka. No Tomek, masz. O cię panie, jak tu do kościoła iść taki brudny? Tragedia. Thank you.
w niedzielę? I zaraz sprawdzimy, ile spaliła nasza bestia. Przez chwilę jeżdżenia zobaczymy, ile to spaliło paliwa. Już wam mówię. O, 3 litry. Jedna kreska wciągnięta. Chyba gaz mu założę. Tak, w holenderskim gazie najlepiej. Napompujemy te opony. Idziemy podpompować Oskara. Oczywiście kierunków nie wyłącza, bo i po co? Jedzie całą poznańską. A dobrze, że na prawym. Gorzej jakby lewy miał wrzucone. Weź tam ustaw z 8 atmosfer. Nie, no zobaczymy na start jedynkę, nie? Dobra. Ile tu ustawił? Na jednego bara. Całą mocną całego bara damy. Zobaczymy najpierw tu. Zaraz idę tu go obczaić, on to profesjonalnie robi. Do tyłu. No już jedzie. No bo jak majster. Ja by sobie tak przerzucił, to... Nie wiem, ale ja tu wentyla, tu jest wentyl, dobra. O, zobacz jaki kabel. Normalnie. A po co do tyłu? Żebym na dole miał wentyl. Aha, no dobra. Nie, bo góry nie widziałem. A, no dobra, no niech ci będzie. Są tu pochowane. Ile ty tu mu dałeś? No, jednego, zobaczymy ile jest. 1,4. No to muszę... A weź zobacz na tamtym kole ile jest. No właśnie, ciekawe ile tam. Porównamy koło z kołem. Tu masz 1,4. Nie będzie poniżej jednego. 1,4 miał tu. Samo? Niemożliwe, ale... Niemożliwe, bo przecież jedna jest twardsza od drugiej. A weź wdej mi tamto. Jeszcze nie zrestartowało. O, pewnie nie. Zdjąłeś? No zdjąłem i teraz założę. Poczekaj, nie zakładaj. To przestaw mocna znowu na jeden. Zrób coś w górę. Poczekaj, bo tu coś... się zawiesił, nie? Popsuł się. Popsuł kompresor. Patrz, nie można go zrzucić. O, jest. Zrób na jeden. Czego tam trąpi? A, bo pod prąd wjechał. Podłączyłeś? No. 0,4. No to jaka różnica była, ty? No, tam miałeś 1,4, a tu jest 0,4. No to nie dziwne, że go znosiło, no. Nie? No. O cię, panie. Przesadziłem, pani mi policzy 6 groszami i będzie tak, to będzie. Dzień dobry, to znowu ja. Strasznie dużo to pali. 15 minut jeżdżenia i tyle paliwa? Niby tak. Tak to na punkty? Nie, już mówiłem tak wcześniej. Nie, gotówką. Gotówką, dobra. 20 zł, 3 grosze. Na pewno? A
za 85, tak? Nie, czwórkę lałem. To mam za 20, tak? Aha, no dobra. No to się cieszę niezmiernie. Tam ilość nieważna. Ile tam wyszło litrów? 3,7. Aha, dobra. Bardzo dziękuję. 3 litry. 3,2 litra. Chwilę jeżdżenia. Toć to więcej pali niż cenik. No ale co zrobić? Klaudii nie powiem, ile to pali. Powiem, że to nic nie pali. Po co ma się denerwować niepotrzebnie? Trzy litry.